Po Belwińskiego. Kuleman. Pleser. Rękę. Popełnił błąd w stylu Bobby Moore'a w meczu z Anglią, kiedy to piłkę wyłuskał Włodzimierz Lumański. Ale Bobby Moore był tym ostatnim zawodnikiem przed bramkarzem swojej reprezentacji. Tutaj była sekuracja. Dziekanowski. Boniek, Smolarek i Urban na polu karnym. Boniek. I Van der Eyken. Van der Eyken, który rozpoczyna tymi długimi podaniami. Oto on na naszych ekranach. Akcje ofensywne swego zespołu. Jest także często pod bramką Pfaffa. Wspomaga obrońców. Asekuruje tutaj strefę środkową boiska. Pleser. Schiffo. Pleser. Gerrit. Nazywany jest Gerrit dobrym duchem zespołu belgijskiego. Mówiło się o tym, że wprowadzenie tego zawodnika po tak długiej przerwie do reprezentacji jest pociągnięciem psychologicznym ze strony trenera Belgii Witajsa. Urban Smolarek. Obok niego Frankie van der Elst. Van der Eyken, 30 minut meczu za nami. Gerrit, Schiffo. Van der Elst. Kuleman. Atak pozycyjny Belgów, prowadzony w dosyć wolnym tempie. Komornik. Urban. Boniek. Matysik. Też nie stosujemy szybkiego ataku. Gramy atakiem pozycyjnym. Pawlak. Dziekanowski. Obok niego Pleser. Boniek. Odskoczyła mu piłka na dosyć dużą odległość. I Pfaff. Schiffo. Van der Elst przeszedł teraz troszeczkę do przodu za linię środkową boiska. Van der Eyken pozostał na jego pozycji. On właśnie przy piłce. Belgowie często stosują te zmiany pozycji. Kuleman grał przez pierwszy kwadrans po prawej stronie boiska, teraz jest na lewej stronie. Schiffo tymczasem zajął miejsce na prawej stronie. Faulowany Van der Eyken. Gerrit i Młynarczyk. Out. No, Młynarczyk z Gerretem znają się dobrze. Widzieliście Państwo ten przyjacielski gest. Obydwie drużyny czyhają na jakieś błędy. Belgowie także są spodziewali się, nasi szkoleniowcy nie rzucili się do jakiegoś desperackiego szturmu.
grają bardzo spokojnie, czekają aż Polacy popełnią jakiś błąd i być może wówczas marzą o zdobyciu bramki. Belgowie zdają sobie sprawę z tego, że utrata bramki no, niweluje ich szanse do minimum. Musieliby strzelić dwa gole i teraz właśnie błąd, czy Boniek będzie miał okazję. Nie udało się. Nasi reprezentanci także grają bardzo ostrożnie. Jednak w podświadomości tkwi ta prawda, że wystarczy nam remis, aby awansować. Do zakończenia pierwszej części spotkania pozostało jeszcze około 10 minut. Dziekanowski. Boniek. Często zmieniający pozycję, przechodzący z lewej na prawą stronę boiska. Komornicki. Smolarek. Z tyłu podcięty Smolarek, proszę. Pan Robert Valentine jest drukarzem z zawodu, a jak Państwo widzicie, ma opanowane gesty aktorskie. No, duży błąd naszych zawodników. W dziecinny sposób stracili piłkę, ale bez konsekwencji. Smolarek. I wywalczył rzut rożny. Kto tym razem będzie wybijał piłkę? Smolarek. Ożywiły się trybuny, powiewają biało-czerwone flagi. Czwarty rzut rożny naszego zespołu. Bardzo niedokładne są te podania z rzutów rożnych do Wójcickiego. Komornicki mija się z piłką. Smolarek. Smolarek. Obok niego Geret. No zdarzają się i tego rodzaju gesty. Geret był troszeczkę zdenerwowany tym zdecydowanym atakiem Smolarka. Myślę, że pan Włodzimierz wszystko zrozumiał. Gesty były jednoznaczne w wykonaniu sędziego. Pokazał, co ma w kieszonce. Matysik. Ostrow. Wójcicki. Dziekanowski. Matysik. Obok niego Szifo. Sędzia nie przerywa gry. Trenerzy Blaut i Piekniczek. Van der Eiken. No nie ulega wątpliwości, że w tych pierwszych 40 minutach tego pojedynku zapomniano o żywiołowości, o tego, co jest radością futbolu. A więc nie ma tutaj jakiejś wielkiej improwizacji, dynamicznych, szybkich, husarskich akcji ofensywnych. Jest gra spokojna, opanowana, jest wyczekiwanie tak z jednej, jak i z drugiej strony na jakieś poważniejsze błędy. No teraz może Polacy zaatakują z większą odwagą. Urban! Proszę Państwa, jaka jest decyzja arbitra? Rzut rożny. Szybka akcja Zbigniewa Pońka. To jest ten, którego nazwisko teraz skanduje 70 tysięcy widzów. Jeszcze raz widzą Państwo dośrodkowanie, ale Franki van der Elst, pomimo niewielkiego stażu w reprezentacji, gra czwarty mecz, wpisał się tutaj bardzo dobrze. Dziekanowski, Smolarek przepuszcza piłkę i proszę Państwa, Boniek trafia w słupek. No rozumiem rozpacz kapitana biało-czerwonych, ale Państwo rozumieją.
Jeszcze raz ta sytuacja, atomowy strzał, piłka trafia w wewnętrzną część słupka, uderza przed linią bramkową i wychodzi na aut. Wielokrotnie nasi zawodnicy zmieniali się przy wykonywaniu tego rzutu rożnego. Najpierw próbował Smolarek po przeciwległej stronie boiska, potem Boniek wykonywał dwukrotnie, a teraz Dziekanowski. Szkoda, to była najdogodniejsza sytuacja do zdobycia bramki. Vincenzo Cifo, kontuzjowany, leży na boisku. Tymczasem zbliża się 40 minuta spotkania, rezultat 0-0 i nie możemy ciągle odżałować tego strzału Zbigniewa Bońka. Zbigniew Boniek po raz 71 w reprezentacji narodowej, ma już na tym koncie 25, jakże cenny, chociaż naturalnie porównywać jedne bramki do drugich jest to rzecz bardzo ryzykowna. Pawlak. Urban i kolejny rzut rożny, tym razem już szósty. To chyba świadczy o pewnej przewadze pod względem akcji ofensywnych naszego zespołu. Jan Urban, błyskotliwa i błyskawiczna kariera, wychowanek Jaworzna. Grał w Sosnowieckim Zagłębiu, teraz w Zabrzańskim Górniku. Awansował do reprezentacji w tym roku, rozegrał kilka spotkań, no i wydaje się, że na stałe już wywalczył miejsce w 11 trenera Piechniczka. Smolarek. Geret, który przeszedł na prawą stronę boiska. Matysik. Komornicki. Komornicki, zwleka z dośrodkowaniem, Komornicki, Matysik, a Geret dał radę z nim. Chociaż słyszałem różne opinie, że nie jest jeszcze w najwyższej formie, tym razem zademonstrował jednak wysoką klasę Pleter. Akcja powstrzymana, Dziekanowski, Smolarek jest nieobstawiony, do niego idzie piłka po prawej stronie, znowu Dziekanowski, środkiem pędzi Jan Urban. Dziekanowski za moment będzie chyba w posiadaniu piłkę, nie piłki. Proszę, zwracam uwagę Państwa na akcję Fordekerta, który w momencie utraty piłki przez swój zespół wrócił pod linię początkującą pole karne Belgii. Belgowie bardzo starannie przygotowywali się do tego meczu. Mieli kilkudniowe zgrupowanie, co jest ewenementem w historii belgijskiej piłki nożnej. Matysik. Jest to rzeczą niezwykle trudną, sforcowanie obrony tak licznej. Jednak Belgowie ustawiają te szyki obronne. 6-7 zawodników przed bramką Pfaffa. Często nawet więcej. Boniek chyba ręką sobie pomógł. Tak. Cifo.
Komornicki przerwał akcję Sifo. To Bońka zagranie. Mają duże zaufanie do Zbigniewa Bońka nasi reprezentanci. Van der Eyken. Gerrit. Kuleman. Przybyś. No, proszę Państwa, gdyby nawet padła bramka, chyba nie zostałaby uznana. Wcześniej sędzia liniowy podniósł chorągiewkę do góry. Oto strzał Vincenzo Sifo. Lunacy posunął się nieco w przeciwległym kierunku bramki. No i z najwyższym trudem chwycił tę piłkę. Boniek. Dziekanowski. Jest jego ulubione miejsce, odległość od bramki około 20 metrów. Dziekanowski. Urban. Nie ma spalonego. Jednak zadecydował moment podania i sygnalizacja sędziego bocznego. Brakuje w tych akcjach ofensywnych zdecydowania troszeczkę naszemu zespołowi. Przyspieszenia tempa akcji pod bramką przeciwnika. Takiego przyspieszenia, kiedy demonstrują w tej chwili Belgowie. Ostatnia minuta drugiej części, pierwszej części spotkania, nadal bez bramek meczu Polska-Belgia. Kto kogo przechytrzy? Trwa ta uporczywa walka z jednej i z drugiej strony strefy środkowej boiska. Belgowie nie mieli tak doskonałej sytuacji podbramkowej jak my pod strzale Bońka, kiedy piłka trafiła w słupek. Była też ta sytuacja Urbana, który stoczył pojedynek z Van der Elstem po akcji Bońka. Belgowie, aby awansować do finału, muszą wygrać. Jak na razie na Stadionie Śląskim w Wrocławiu rezultat bezbramkowy, a więc 0-0. Mieliśmy więcej sytuacji strzeleckich, no ale nie udało się zdobyć bramki. Oczekujemy teraz na drugą część spotkania. Halo, proszę, studio w Warszawie. Za nas Zbigniew Boniek, a więc ten piłkarz, o którym najwięcej mówiliśmy. Nie ulega wątpliwości, że zabrakło troszeczkę zdecydowania w akcjach naszego zespołu, zabrakło ruchliwości, zwłaszcza wśród zawodników, którzy próbowali zdobyć teren pod bramką belgijską. A więc proszę Państwa, za sekundy arbiter drugiej części meczu. Belgowie rozpoczynać będą tę część meczu. Zespół Polski w tym samym zestawieniu, a więc w bramce Munarczyk, w obronie Pawlak, Przybyś, Wójcicki, Ostrowski, Dziekanowski, Matysik, Komornicki, Urban i w przodzie Smolarek i Boniek. Komornicki. Wcześniej był gwizdek pana Roberta Valentine. Gerrit, cofający się Urban, Smolarek i Boniek powstrzymany przez Grina, ale teraz szansa, Smolarek, Boniek, odległość od bramki niewielka, Boniek ucieka mu jednak piłka. Stara się wywalczyć ją Urban, desperacka akcja Urbana, powstrzymana przez Belgów i oni teraz ruszają do ataku. Kuleman. Młynarczyk wyskoczył z bramki chyba tak troszeczkę dla rozgrzewki, ponieważ wieje dosyć chłodny wiatr. Chwycił tę piłkę. Dziekanowski, obok niego rękę. Nikt nie wychodzi mu na pozycję, jest Boniek. Dziekanowski, Smolarek. Dziekanowski. Smolarek. No co, chcemy wjechać do tej bramki? Myślę, że niepotrzebnie nasi zawodnicy starają się strzelać z jak najbliższej odległości, wyrabiać sobie tę pozycję i skończyło się na tym, że Belgowie po raz pierwszy w tym spotkaniu zademonstrowali swoją słynną pułapkę offside'ową. Sifo. Vandenberg. I Młynarczyk. Chociaż atakował go Kuleman.
rosły, mocno zbudowany, bardzo niebezpieczny pod bramką przeciwnika zawodnik. Urban. Green. I będzie żółta kartka, tym razem dla Urbana. Zresztą Państwo być może pamiętają scenę z pierwszej połowy tego pojedynku, kiedy pan Valentine pokazywał Urbanowi, czym grożą tego rodzaju zagrania, jak to, które zademonstrował przed chwilą. Rękę. Van der Elst. Green. Smolarek i Młynarczyk. Walka o awans do finału piłkarskich mistrzostw świata. Pamiętajmy o tym, że ten zespół, który nie wywalczy pierwszego miejsca w naszej pierwszej grupie, będzie miał prawo do spotkań barażowych z Holandią. Zwycięzca dwóch pojedynków z Holandią także zapewniony ma awans do grona najlepszych zespołów na świecie, które zmierzą się w 13 finałach piłkarskich mistrzostw świata. Smolarek i tym razem faulowany. To nie był Smolarek, to był Urban. Faulowany Urban. Odległość od bramki spora. Boniek ustawia piłkę. Nieporozumienie. Ostrowski. Smolarek. Jest tam Geret. Schifo. Vandenberg. Van der Eiken. Młynarczyk. Vandenberg, Pleser, Komornicki wywalczył piłkę, jest Matysik, ale Belgowie nie pozostawiają nawet ułamka sekundy na rozegranie akcji. Momentalnie atakują naszych zawodników. Sprawiają wrażenie nieco szybszych od Polaków. Green. Nasz zespół cofnął się na połowę boiska. Kuleman grał kiedyś jako napastnik na pozycji lewoskrzydłowego, obok niego Komornicki. Powstrzymał Kulemansa, ale czy będzie miał siłę, aby rozpocząć kontratak? Podanie do Bońka. Boniek czeka na partnerów. Długa, niezona piłka do wychodzącego na pozycję Urbana. Urban w obrębie pola karnego. I co? Doświadczony, rutynowany, ponad 30-letni Erik Geret. Schifo. Boniek. Urban. Komornicki. Geret. Van der Elst. Dobry wślizg. Ostrowskiego, podanie do Bońka, Boniek na palonie. Pamiętajmy o tym, że decyduje moment
podania, a nie moment otrzymania piłki. Zresztą tutaj offside Bońka był ewidentny. Rękę. Van der Eyken. Vandenberg. W lidze belgijskiej w rozpoczętym sezonie w 6 spotkaniach strzelił 9 bramek. Zresztą 4 razy pod rząd był królem strzelców Ligi Belgijskiej, a ponadto zdobył złoty but dla najlepszego strzelca w sezonie 1979-80. Zdobył wówczas 39 goli. To chyba najlepiej te przykłady świadczą o jego nieprzeciętnych umiejętnościach strzeleckich. Fotoreporterzy pod bramką Pfaffa. Dużo mniejsze grono zasiadło za bramką Młynarczyka. Smolarek. Ostrowski. Ostrowski. Green. Fletcher. I zmiana w drużynie belgijskiej. Opuszcza boisko grający dotychczas z numerem 6 Green. A jego miejsce zajmuje grający z numerem 16 Marc de Grise. Filigranowy, błyskotliwy, szybki w napastie. Trener Stajc stawia na atak. Wycofuje jednego z 5 obrońców i wprowadza Grisiego. Partnerem Van der Elsta na środku obrony będzie Van der Eyken, a obok Vandenberga i Fordekerza znalazł się Grise. Dziesiąta minuta drugiej części spotkania. Momentalnie szybko, błyskawicznie wykonany rzut. Walny, długie podanie do Dziekanowskiego i nasz młody, utalentowany piłkarz stanął przed olbrzymią szansą. Starał się rzucić piłkę do bramki pod poprzeczkę. Van der Elst. Schifo. Van der Elst zapędza się pod naszą bramką. Pod naszą bramkę. Schifo. Coraz większymi siłami atakują Belgowie przed pole bramki Młynarczyka. Nie ulega wątpliwości, że obydwaj trenerzy i obydwa zespoły znają się doskonale. Gitaj rozgrywał dotychczas 4 mecze z Polakami w swojej karierze trenerskiej. Wygrał 3-krotnie. Raz przegrał. Było to podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Właściwie przygotowania obydwu zespołów były owiane troszeczkę mgłą tajemnicy, ale przecież było to chyba zupełnie niepotrzebne. Nawet zawodnicy doskonale wiedzą o sobie, w jaki sposób zachowują się na boisku, jak poruszają, jak dryblują.